Uczestniczymy w świątecznym spotkaniu integracyjnym, które zostało zorganizowane przez oddział rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sokółce z akcji na pomoc Ukrainie. W spotkaniu uczestniczą osoby z Ukrainy, z Sokółki, z Suchowoli, z Białołus i z Szudziałowa. I uczestniczą też dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu sokółskiego. To jest Choruszowce i Czuprynowo. Niestety z Nierośla nie mogły dojechać, ale też zostaną obdarowane paczkami. Wszystkim uczestnikom, którzy są właśnie z Ukrainy i z domów dziecka, przygotowaliśmy upominki z naszych funduszy. Spotkanie umila nam zespół właśnie Studio Poezja i też byli zaproszeni księża, którzy wspólnie z nami śpiewali kolędy w języku polskim i w języku ukraińskim. No, atmosfera jest miła, co widać, prawda? Na zdjęciach wszyscy się dobrze bawią. Dla dzieci zostały przygotowane animacje na górze, także z tego też będą mogły skorzystać. Dziękuję bardzo. To dzisiejsze spotkanie jest taką, szanowni państwo, okazją do tego, żeby wszystkim przebywającym na naszym terenie, na terenie powiatu sokółskiego, braciom i siostrom z Ukrainy po prostu złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe, tego Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, ale też wszystkim naszym wyznawcom, braciom prawosławnym życzenia wszystkiego co najlepsze, dlatego że zbliżają się święta, ale też to okazja do tego, żeby podziękować, z całego serca podziękować Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, jak i również wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie, za tą pomoc, która była realizowana przez cały rok. Tutaj pani Lila Micun wykonała gigantyczną pracę z całym zarządem PCK w Sokółce. Pozyskała naprawdę niesamowite pieniądze, no bo cały czas przecież są organizowane różne eventy, wsparcie finansowe przez PCK i to jest naprawdę powód do podziękowań, powód do wdzięczności i za to wszystko jesteśmy im wdzięczni. Już ma.